Dewajtis stał wśród polanki, obok świętych kamieni. Dęby wnuki z daleka otaczały go kołem. Olbrzymi, dotąd krzepki, w koronie z zielonych liści, potężne konary niby ramiona wyciągał w górę, jak kriwe i kriwejte. i wyzywał, zda się, do walki żywioły i mówił. Nie wy ludzie rzuciliście mnie tu, i nie wy, wichry i burze, stąd weźmiecie. Osadził mnie tu Bóg i zostanę, zostanę. Zostanę Osłaniał sobą polane, kamienie, ruiny zamczyska Czasem cichy słuchał wieści, co mu niosła rzeka Czasem z basztą wspominał stare boje I majestatycznie szumiał To znów, gdy ludzie doń przychodzili Po konarach jego szło potężne tchnienie Witajcie, witajcie Jedna ziemia nas zrodziła i hodowała Korzeniami ją w uścisk objąłem A wy ramionami i duszą kto nas stąd wyrwie? Kto? Tylko co jesień Dewajtis wspominał bohaterów, co pomarli, sławę, co minęła, ogień, co zagasł i żalem zdjęty rozdzierał szaty i płakał. Ludzie obcy mówili Dąb traciliście, żmudzini szeptali Dewajtis opłakuje stare czasy. I przez długie miesiące olbrzym stał, oszroniony, ponury i milczał w ciężkiej żałobie, aż litowała się nad nim bogini, której kamienie pilnował tyle wieków i odwiedzała go. Wstępowała na ofiarne głazy, wstrząsała konary, pieściła gałązki, budziła, a spod jej rąki z białych szat leciały po polanie ciepłe tchnienia i jasne promyki i kwiaty. Adewajtis strząsał żal z siebie jak bohater podnosił głowę, a tu rzeka witała go, a tam stara baszta znowu. Takie baśnie chodziły z ust do ust poza ściankach i wsiach i tymi baśniami usypiała matka Marka, gdy z pieluch wyrósł. Kobieta to była prosta, zacofana, dziecko chaty szlacheckiej, nigdy nie oswoiła się z pozycją pani dworu i obywatelki. Za szeroko jej było w salonie, za zimno i zawsze cudzo. Mąż dobijał się fortuny, pracował szalenie, zbierał, szczędził, rósł w możność i potęgę, ona schła jak polny kwiat w cieplarni. Cicha była, zalękła, bała się świata, w który weszła, płakała czasem żałośnie, a tak skrycie, jak dzwonki leśne w gęstwinie, żeby nie dokuczyć mężowi, którego ubóstwiała czcią jakąś niewolniczą. Hardość w niej żyła i łagodność anielska. Gdy odwiedzała brata w sandwilach, rzeźwiała i weselała. Zostałaby tam chętnie na progu ojcowskiej chaty, z synem na ręku. Nie nęcił jej świetny los, którego zazdrościli ludzie, ale nie mówiła nigdy nic smutnego. Wracała do skomontów, śpiewając dziecku, i dalej znosiła bogactwo, jak dopust Boży. Nie umiała wiele, lecz co mogła, dawała synowi. Religia jej składała się z gorącej wiary i tysiąca zabobonów. Uczyła go więc pacierza i mnóstwa formułek od czarów, uroków i diabelskich sztuk. Historia jej była długim szeregiem legend o smokach i bohaterach. Dalej o Tatarach i Szwedach opowiadała mu, co zapamiętała. Kołysała go żmudzką pieśnią o birucie i kiejstucie. Gdy podrósł, zabawiała legendami z bajecznych dziejów kraju. Obyczajem zaścianka przędła w długie wieczory zimowe i tkała wzorzyste samodziały. W ogrodzie sadziła na i nagietki, ubierała się chętnie w jaskrawą spódnicę i koronkowy czepiec, w święta po nabożeństwie lubiła gwarzyć ze szlachciankami na cmentarzu i chętniej by wracała piechotą, a nie porządną bryczką z mężem. Rozrywką jej było pójść na grzyby lub na jagody samej z dzieckiem, w bór ciemny, gdzie by jej nikt nie turbował nowinami, polityką, modami i plotkami. Siadywała na mchu lub pniu i słuchała, co las gwarzy. A chłopak o włosach i smętnej twarzyczce siadywał obok i w milczeniu słuchał tej mowy, poważnej i tajemniczej. Do odębu na polanie nabrał z owych czasów czci bałwochwalczej. Matka nauczyła go, że wódz to był tych, co polegli broniąc bogini i zamku. Ale ksota płakała po nim, więc go bogi w drzewo zakleły, by żył na sławę owego boju, na pamiątkę aż po kres świata. Tymczasem bogactwa czertwana rosły. Skomonty stały się pierwszym w okolicy z dobrobytu i rozległości dworem. Co dzień wyraźniej stawało w myśli pokornej wojny Tuwny, że ona nie pani do tych dóbr, nie żona dla takiego potentata, że ona jedna w jego doli jest szarą plamą, zawadą, dysonansem. Czuła to i usuwała się w cień, schła, nikła, gryzła się, aż pewnej wiosny zmarła cichutko, jak żyła. Marek miał wówczas osiem lat i cały skarbiec matczynych wiadomości jako podkład do charakteru. Na pogrzebie zakończył epokę swego dzieciństwa. Odtąd stracił opiekunkę i serce, wrócił do domu, obszedł kąty i naraz jemu zrobiło się w tym pięknym dworze i zimno, i cudzo, i za szeroko. Nazajutrz uciekł do zaścianka, do wuja. Chciał tam zostać. I wojna trat był sierocie, ale tegoż wieczora przyjechał Czertwan i po ostrej rozmowie ze szwagrem zabrał syna. Nie syn to był, ale niewolnik, jak nieboszczką niewolnica była. I popłynęły lata. W Skomontach nastała nowa pani, nowy porządek, inne życie. Wniosła ton i szyk, dała Czertwanowi dzieci troje, delikatnych paniątek, skoligaciła go z pięknymi rodami. Wszystko się zmieniło, i markowe wspomnienia się zatarły, i obraz matki mu zbladł, tylko dąb na polanie pozostał mu niezmieniony. Zrazu zaklętym bohaterem, potem powiernikiem, przyjacielem, nareszcie wcieleniem wszelkiej myśli. Dwadzieścia lat upłynęło od chwili jego sieroctwa. Kawał czasu, co wlókł się powoli, ciężko, mozolnie, żłobiąc mu duszę w pewną twardą formę, aż zastygła zupełnie. Trzy złote miał iskierki w życiu. Zawsze Dąb był ich świadkiem, osłaniał je cieniem swych opiekuńczych gałęzi. Raz pierwszy na ferie go wzięto ze szkół rozsieńskich odpoczywał w domu. Do dębu poszedł z powitaniem w śliczny letni ranek i strwożył się. Samotnie jego odkryli inni, spędzili gwarem świegocące ptactwo i polne koniki. Było to dwoje dzieci. Chłopak, gimnazjalista, siedział w trawie z książką na kolanach, a przed nim na ofiarnym głazie stała młodsza dziewczynka cała w bieli, w wieńcu sasanek na głowie czarnowłosy i deklamowała po żmudzku hymn starodawny. Marek znał oboje. Proboszcz ze Skomontów miał brata, profesora w kownie. Jego to były dzieci. Odwiedzały one czasem stryjowską plebanię. Oboje byli zatopieni w poezji. On ręką wybijał miarę i poddawał niekiedy wyrazy. Jej zapał... Rzucił rumieńce na blade policzki, rozjaśnił wpadłe czarne oczy. Nie zważali na przybysza, który opodal w trawie legł i słuchał. Nareszcie hymn się skończył. Ostatnie wiersze mówiła ciszej i ciszej. Stało w nich, że bohaterów na stos złożono, który strawił ciała i ręsztunki i opadał, opadał, aż zgasł. — Czemuż zniżyłaś głos, Julko? — zagadnął brat, gdy urwała dysząc. Bo oni pomarli, a ogień zgasł. Smutny twój hymn. Nieprawda, taki stos z wielkich wojowników to nie koniec i nie smutek. Pozostali biorą z niego po iskrze, zapalają nowe pochodnie, idą na dalsze boje. To hasło do innych czynów, to świetny przykład. Ty tego nie rozumiesz, boś mała i kobieta. Doskonale rozumiem. Pozwólcie mi tylko wziąć iskrę, a pójdę, a kto się tam za tobą dociśnie? Urwała i szepnęła ciszej. Widzisz, Olechna tam ktoś nas podsłuchuje. Gimnazjalista się obejrzał i Marek powstał z ziemi. Pozdrowili się. Pan ma wakacje i my też. Zaszliśmy tu trochę poczytać. Śliczna ta Dąbrowa. Przystali do siebie. Odtąd co dzień schodzili się pod dębami we troje. Olechno, entuzjasta, opowiadał bohaterskie czyny, deklamował tysiące wierszy. Julka szukała gniazd po zaroślach, zaglądała w nory lisów i borsuków, wchodziła w szczeliny ruin. Marek słuchał i marzył w głębi duszy. Spędzili pod Dewajtisem całe wakacje, nigdy nie zatarte w pamięci ponurego chłopca. Następnego roku zastał żałobę u plebana. Olechno przybył pierwej i przed tygodniem, kąpiąc się w Dubisie, utonął. Nie znaleziono nawet zwłok. Rzeka je poniosła do niemna i morza. Na wieść tę Marek uciekł z domu, i u stóp dębu legł i długo nie wstawał. Mchy leśne widziały, że płakał pierwszymi łzami rozpaczy, a potem na głazie przesiedział noc całą i dumał. W rozżalonej jego głowie majaczyło, że olechnę spalono na stosie, który gasł i gasł, a on z tego stosu wziął iskrę jedną do zatlenia pochodni na nowe boje i dalszą walkę. Po tej nocy przeleżał na gorączkę parę tygodni. Uratowały go zioła ciotki i siły młode. Z pościeli wstał inny. Nigdy odtąd się nie zaśmiał i nie rozgniewał, i długi czas unikał dąbrowy. Po owych smutnych wakacjach nie wrócił już do rozsień. Ojciec się do poświcia przeniósł. Bracia byli dziećmi. Brakło w skomontach silnej głowy i głowy trzeźwej, a praktycznej. A do rozległych interesów i gospodarki zostawiono Marka. I znów potem po kilku latach prześladowań i swarów macochy i nieustannego trudu znalazł się u stóp Dewajtisa zmęczony, osłabły, z rozpaczą tropionego zwierza. I zdarzyło się właśnie, że ragis zaszedł na polanę, szukając kuny w sidłach. Popatrzył nań i spoczął obok. Zapalmy sobie fajeczkę zaproponował. Dziękuję wam, już miesiąc nie palę. Oho, a to dlaczego? Ot, dla świętego spokoju. Aha, to się wie. Nosek macochy nie znosi złego tytuniu, a ty mieszkasz przez ściany. Miłe sąsiedztwo, rozstać się nie możesz, to się rozumie. A gdzież pójdę? A do mnie nie łaska? Robaczek ci śmierdzi, czy igiełko? Laren dogry ci trzeba? Wielki pan, z pałacu ani rusz. Młody milczał, zapatrzony na mrówkę w trawie. Zawsze swój ze swoim trzymać powinien. Kawaler z kawalerem. To łajdactwo bestie czasem dokucza, ale nie gadają, zawsze wygrana. Zobaczysz, jakem ja to wszystko wyedukował. No, zgoda na kwaterunek? Dziękuję, Rymko Ragis. No to na początek idź mi sidła opatrz. Moja łopatka niech odpocznie. Odtąd z kaleką zawarli wierny sojusz. Rymko niegdyś Czertwanowi sprzedał ziemi kawał z warunkiem dożywocia w skomontach i od niepamiętnych czasów mieszkał w stancji przystajni, polując, łowiąc ryby, lecząc konie i bydło. Nie zależał od nikogo, tylko od swojej fantazji. Obcował ze swą oswojoną trzodą. Marek dostał pół stancji i prawo słuchania, ilekroć chciał, nauk moralnych, wygłaszanych przez Starego Wiarusa swym wychowankom. Z biegiem czasu nie mogli już żyć bez siebie. I znowu raz trzeci u stóp Starego Dębu znalazł się Marek w ciężkiej walce. Pewnego dnia poczta mu przyniosła list od Kazimierza z daleka. Kazimierz lubił przyrodniego brata. Choć się mało znali, do niego się odzywał raz pierwszy. Skończył w Rydze wydział handlowy, dostał wyśmienitą posadę i wzywał do siebie każdego, komu w domu było ciężko i ciasno. Z listem tym długo się nosił Marek i, wedle żądania piszącego, nikomu nie wyjawił tajemnicy. Był zdecydowany postąpić jak Kazimierz, bo było tu i ciężko i ciasno, a nie świtało nigdzie nic lepszego. Z roku na rok los ściskał ludzi jak kleszczami, bronił wszystkiego co święte i dobre i stare, zmuszał do nowego obcego. Na dewajte ruszył Marek z pożegnaniem drucha. Jesień była dżdżysta i brudna, dom żałośnie patrzył na przybyłego i zdawało się człowiekowi, że ludzki jęk szedł po konarach, drżał na liściach. Czego odchodzicie? Czego, młodzi? Och, biada, biada. Zostawiacie mnie. Myślicie wrócić, nie? Nie wracajcie już. Nie zastaniecie mnie. Ja wami tylko żyję. Już mnie bez was weźmie lada tuman, lada pastuch, ognia nałoży i spali. Jak łzy, leciały z niego złote i czerwone liście, słały się na ziemię i obrzucały stojącego, który głowę spuścił, jak winowajca i szepnął nieśmiało. Wytrzymać niepodobna, sił nie ma na nierówną walkę. I jakby w odpowiedzi zakołysał się starzec. Jęk ucichł, a inaczej już szumiały gałęzie. Siły być muszą i wszystko podobne. Idź w głąb do moich korzeni, tam pod czarnoziemem i pod rzeką opoka była, a ja ją objąłem, wżarłem się w nią, poćwiartowałem, na proch skruszyłem i na rodzajną ziemię. Idź, zobacz! Nie gwałćcie Bożych wyroków, nie odchodźcie, bo zmarniejecie, jakbym ja zmarniał, żeby stąd mnie wzięto. Marek został, i zawsze mu wstydem była ta chwila słabości, i była też ostatnią. Na list odpisał, wzywając Kazimierza do powrotu, i z dnia na dzień olbrzymiała mu dusza, jak dąb kruszyła opokę na rodzajną glebę. W jesieni po śmierci Czertwana raz pierwszy ujrzano Marka z tej strony rzeki. O świcie pieszo odwiedził Ragisa, siadł na sędziwą białkę i ruszył w stronę Skomontów. Pola już były puste, osnute siecią pajęczyn, na znanych mu dobrze łanach chodziły jakieś modne pługi, krając rolę podżytni zasiew, a na wzgórku dozorując siedział Niemiec, nowy rządca Witolda. Pod niebieskim parasolem z fajką w zębach i czytał jakąś książkę. Mimo woli przystanął. Dawno nie widział swojej ziemi. Rozejrzał się po niej z rozkoszą. Zdawało mu się, że ptaszki, i trawa, i skiba, każda woła nań. Witajcie, gospodarzu, witajcie! Gdzieś był, gdyśmy plon niosły z twej pracy. Czemu obcy za ciebie rządzi? Wróć. Było to złudzenie tylko, ale on zawsze coś słyszał. Rozumiał przyrodę może dlatego, że z ludźmi mało obcował. Gdy tak stał zamyślony, nagle z boku ktoś go pozdrowił. Dzień dobry, panie czertwan. Obejrzał się. Z bocznej ścieżki wchodziła na drogę kobieta młoda, ubrana ciemno, w wielkim słomianym kapeluszu na hebanowych włosach. Miała twarz smagławą, wyraz otwarty, myślący, lekko szyderczy, na ostrych, delikatnych rysach. W ręku trzymała książkę. Pan mnie nie poznał? zagadnęła, gdy się ociągał z odpowiedzią. Zeskoczył na ziemię, podał jej swą opaloną prawicę. Po zimnych jego rysach przemknął błysk radości. Miałbym prawo zapomnieć, bo cztery lata nie była pani Ustryja na probostwie. Dzień dobry, pan do Julio. Rzeczywiście, kawał czasu. Przyjechałam przed tygodniem z Paryża niespodzianie. Zastałam dużo więcej grobów i żeby nie spotkanie z panem, wróciłabym bardzo smutna. Pan mi przypomniał młodość i olechne. Zamilkli na to wspomnienie. Po chwili zaczęła znów ona. Pamięta pan nasze wakacje, stary dąb i ów stos z ballady? Wzięłam z niego iskrę i poszłam bojować w świat. Ciężko było mi okropnie, ale to już minęło. A iskra nie zgasła, zachowałam ją. Może nie tak świetną, ale ciepłą. — A pan? — ruszył ramionami. — Nie ma co opowiadać. Zostałem za panią. — Hej, nie. Stryj mi już wszystko opowiedział. Znam pana dzieje i szanuję. — Dokąd pan jedzie? — Do Skomontów. Macocha mnie wezwała. — Dobrze, że pana spotkała. Właśnie chciałam i ja prosić pana do nas. Mam interes. Skłonił się w milczeniu. Pan wie, że jesteśmy w przyjaźni z Hanką. Jej to sprawa. Nie rozumiem doprawdy, czego oni wszyscy tak się boją pana, bo ja to nic a nic. Pani zapewne nie ma nic w sumieniu przeciw mnie. A oni mają? No, może być, ale chyba nie Hanka. Kto milczy, potakuje. Zapewne, ale pan, jako sam małomówny, powinien mieć dla milczących pobłażanie. Zresztą, nie spierajmy się. Hanka grzeszy brakiem cywilnej odwagi, to fakt. Ale pan pomimo to daruje i pomoże. Czegóż jej brak? Ależ wszystkiego. Nie widział jej pan dawno? Od śmierci ojca. Jak to trzy miesiące? Nigdzie, nawet w kościele? Parafia poświcka za rzeką. Nie miałem czasu przyjechać do siebie. No to pan jej nie pozna. Cień został. Pomimo pozwolenia ojca, matka słyszeć nawet nie chce o jej naukach. Skonfiskowała jej pieniądze, rządzi sama folwarkiem, jej każe pracować w spiżarni i oborze. Nie mogąc sama poradzić, Hanka wezwała mnie na ratunek. I cóż pani zrobiła? Zbuntowałam stryja, który od czasu, gdy go wyleczyłam z reumatyzmu, zachwycony jest moją medycyną. Tymczasem jego przedstawienia nie pomogły. Pani Czartwanowa nie chce dać pozwolenia. A pieniądze oddała? wtrącił Marek spokojnie. Ale broń Boże. Aha, musi mieć rację, zamruczał. Dlaczego? Bo ich pewnie nie ma. No to co będzie? zawołał niespokojnie. Swoim zwyczajem ruszył w milczeniu ramionami. A gdzie hanka? spytał po chwili namysłu. W domu. Panie czerwan, proszę pana serdecznie o pomoc. Ja wiem, że gdy pan zechce, to zrobi. Trzeba mi hanki wiary i zaufania. Niech wybiera między nimi a mną. Ona już dawno wybrała, mówiła mi, a ja sądzę, że nie ona jedna myślała przez to lato. Pomówię z Hanką, rzekł. Dziękuję panu i żegnam. Zobaczywszy pana, myślałam, że się pan zdrzemnął. Tak stałeś nieporuszony, rzekła uśmiechając się. Patrzałem na Niemca, wytłumaczył. A co? Ładnie wygląda z tą książką. Ciekawym, co czyta. A, to ja pana objaśnię, bo i mnie to zajęło i zaczęłam z nim rozmowę. Hajnego wertuje. Oboje ruszyli ramionami i Marek się zasępił. No, nie zatrzymuję pana. Szczęśliwej drogi. Może nas pan odwiedzi? Dziękuję pani, przyjadę za parę godzin. Rozstali się, on konia popędził i prędko minął rządcy jego parasol. Co krok spotykał zmiany. Pola poćwiartowane płodozmianem w szachownice, w wysadzie wycięto dużo starych drzew dla szerszego widoku, zburzono starą bramę, emerytkę. Miejsce jej zajęła nowa, zgrabna, biało malowana, ozdobiona wielkim herbem na blasze obrazek Boga Rodzicy usunięto i ową sentencję starodawną, którą sylabizował jako pierwszą próbę sztuki czytania, a którą mu potem pleban wytłumaczył. Subtum presidium confugimus sancta dei genitrix. I starej stajni nie było, i mieszkanie Ragisa leżało w ruinie. Na tym miejscu tłum robotników Łotwy stawiał nową, murowaną budowlę. Pierwszą osobą, którą Marek ujrzał, była staruszka, sucha i trochę przygarbiona, szukająca czegoś pilnie na trawniku przed domem. Podniosła się żywo i szła ku niemu, z daleka kiwając głową. Przywiązał klacz i z odkrytą głową zbliżył się do niej. – Jakże cioci zdrowie? – spytał i chciał pocałować w rękę, ale ją usunęła przestraszona, spoglądając trwożnie w okna domu. – Dziękuję, Marku, dziękuję. A tobie jak się powodzi? – za rzeką mieszkasz, a mnie się zdaje, że we Włoszech czy Patagonii. Ani wieści. Bo ciocia nie była ciekawa. Ej, jak to? Ale cóż poradzę? Piechotą nie zajdę, a koni nie dadzą. Ot stary grzyb ze mnie. Trzeba siedzieć cicho, by kto nogą nie potrącił. Raz byłam w twojej Dąbrowie po zioła w dzień świętego Jakuba. Daleko ledwie wróciłam. Możeś nie rad, że tam chodzę. Ale bo widzisz, takiego biedrzeńcu jak tam nigdzie nie ma i brunelka ślicznie kwitnie, bo nikt nie psuje kosą. Mówiła cicho, jakaś zalękła. Oczy jej stare, czerwone były i zauzawione, może od wieku i szycia po nocach. Zmieniła się bardzo. Młodą jej Marek nie pamiętał, ale za życia ojca ruszała się żywo, zajmowała ogrodem, pszczołami, opatrznością była chorych i ubogich, nie zamąciła nigdy wody nikomu, a winę każdą gotowa była na siebie wziąć, byle nie karano hanki i wicia. Była to skarbnica gospodarskich przepisów. Nie było rzeczy w kuchni i spiżarni, której by zrobić nie umiała. Czas swój miała zawsze na usługi potrzebującego wyręczenia. Teraz wyglądała o lata starsza, przygnębiona i pomimo wrodzonej słodyczy i delikatności z wyrażem żalu na pomarszczonej twarzy. – Ciocia coś na oczy nie domaga? – zagadnął Marek z mimowolnym współczuciem. – At, starość, coś łzami zachodzą często. Ściek stawiam nierówny. – Ale ziółka przykładam. – Przejdzie, przejdzie, to nic. – Niech by ciocia nie szyła. – Jakże, znasz przysłowie nasze. Chleb płacze, gdy go darmo jedzą. Nie daj Boże, by nade mną płakali. Starała się uśmiechnąć, ale skrzywiła się tylko i pochyliła po badyl jakiś na ziemię. Gdy podniosła głowę, oczy były jeszcze czerwieńsze, a łzy biegły po zmarszczkach oblicza. Wówczas żal Marka chwycił okropny. Przyjechał z urazą śmiertelną do nich wszystkich za krzywdę jednych, obojętność drugich, ale widok łez starowiny rodzonej siostry ojca przemógł nawet jego twardą naturę. Może cioci źle, broń Boże, zaczął. Potrząsnęła głową, ale on mówił dalej. Ja się nie pytam, Ciociu. Wiem, że wam zawsze dobrze, ale tylko proszę pamiętać, że w mojej chacie w Sandwilach jest zawsze dla was miejsce. Dziś stancję oporządzę. Nie pałac to, ale spokojna nora, która dla was będzie stać gotowa. Od, wy wiecie, że ja gadać nie umiem, ale nie płaczcie, bo mnie ojciec przeknie z nieba, żem dopuścił. Co ty gadasz? szepnęła przez łzy. Bóg cię pobłogosławi. Ty ragisa wziąłeś, a on nie płacze i mnie dobrze. To tak sobie. Ojca mi przypomniałeś, boś z twarzy jego żywy obraz to i żal ogarnął. Oni wszyscy dobrzy, daj im Boże szczęście. Zamilki. Staruszka obejrzała się trwożnie i rzekła. Żebyś się nie gniewał, to ci powiem, że byłam ukradkiem u ciebie. Do starego Downara mnie zawieźli, bo chory był na tyfus. Ragis z Grenisem byli na łące, więc się ośmieliłam i obeszłam twoją zagrodę. Jak tam ładnie, żeby ogródek i pszczoły. Rozjaśniła się jej twarz, wahająco spojrzała w górę na ponurego olbrzyma. Ty nie żartujesz o tej stancyjce? Mnie byle kącik. Ale może ragis będzie nierad i tobie niepotrzebny ciężar? Parę lat spokoju to bym się jeszcze na coś zdała, ale potem. Kiedy ciocia każe koniom przyjść? Zagadnął przerywając. Ja sama nie wiem. Brat kazał w Skomontach zostać, ale mnie tutaj nie potrzebują. Jeśli twoja łaska... Jutro każe granicowi przyjechać. To ja cioci dziękuję za łaskę. Wiem, że wy pod dachem to skarb. Ech, nie gadaj. Pszczółek ci nachoduje, bo one mnie lubią. leki lnu trochę zbiorę. W ogródku na jesieni pogrzebie. O i wszystko. Kiedy twoja wola i ochota, to zabierz sobie grata. Dziękuję cioci. Staruszka otarła łzy ostatnie i zatrzymała go za rękę. Czy Hankę widziałeś? Zagadnęła żywo. Jeszcze nie, i radbym z nią pomówić, nim pójdę do macochy. To dobrze, dobrze, Bóg cię nam nasłał. Bo to widzisz ale co ja mam gadać. Przyślę ją, tylko nie patrz się na nią surowo, bo się biedaczka okropnie ciebie boi. Nie ma czego rzekł. Panna Aneta Czertwan podreptała w głąb, a on klaczy rozluźnił popręgi i czekał, widząc, że wizyta się przedłuża. Po chwili z ogrodowej furtki wyszła blada dziewczynka w żałobie. Im bliżej starszego brata, tym postępowała wolniej. Zbliżył się ono kilka kroków i z niebywałą serdecznością objął ją w pół i pocałował. Wtedy dopiero podniosła nań swoje śliczne czarne oczy i rzekła smutno: Ja wiem, żeś ty gniewny na nas, i słusznie. Nie o to chodzi. Ja nie obwiniam, a ty się nie tłumacz. Będzie na to czas. Spieszno mi wracać i gadać nie lubię. Spotkałem pannę Julię Nerpalis i wiem, czego ci trzeba. Czy zgadzasz się na moją opiekę? Na wszystko, Marku. Oddaję ci budrajcie i pieniądze. Rób z tym, co chcesz. Tylko mi dopomóż do wyjazdu. Wierzę ci nieograniczenie. Dobrze. Pójdę do matki. Jeśli co zrobię, to pojadę stąd prosto na plebanię. Będziesz na mnie czekać? Będę. Dziękuję ci stokrotnie. Nie ma jeszcze za co. Gdzie matka? Na ganku ogrodowym słyszała, żeś przyjechał i czeka. Pani Czertwan od chwili wyprawienia posłańca do pasierba była w ciągłym niepokoju. Rozmyślała, że przyjedzie lub nie, co mu powie, jaką odbierze odpowiedź. Układała brzmiące frazesy, miała nawet w zapasie przebaczenie i łaskawy powrót do jej salonów. Szczęściem dnia tego nie było gości. Mogła spokojnie fantazjować. Na odgłos jego kroków powstała żywo i podeszła na spotkanie. Był jak zwykle w wytartej kurcie, juchtowych butach i bez rękawiczek. Pomimo to powitała go jak najmilszego gościa. Siadaj, proszę. Ślicznie wyglądasz. Sąsiedzi nie mogą się odchwalić porządku w poświciu. Cała moja zasługa, że właśnie nic nie zmieniam z dawnych urządzeń ojcowskich, odparł, siadając naprzeciw niej. A u nas zły rezultat ze zbiorów. Połowa spodziewanego ziarna. Brak gotówki jak nigdy. Muszą być większe rozchody. Zapewne choroba nieboszczyka, pogrzeb, podróże wicia, żałoba. Przy tym dawniej na całości można było utrzymywać rezydentów. Teraz ciężko, a tu ich bez liku. Dyrgajtes, juchno, ślepa kawiarka, panna Aneta. Ciotka jutro do mnie wyjeżdża. Doprawdy? Pewnie ci opowiadała okropności o nas. Witold lubi się z nią drażnić, a ja czasem dam jaką robotę. Nic mi nie mówiła. Mnie brak gospodyni, to ją poprosiłem. Mała korzyść, skrzywiła się pani Czertwan. Czy matka ma mi coś do rozkazania? spytał. Ależ nie, drogi synu. Chciałam porozmawiać z Tobą, zasięgnąć rady w niektórych rzeczach. Mam wielkie rozumienie o Twoim rozsądku. Rada rzecz trudna zamruczał. Nie w rodzinie, kochany. Rada między nami jest łatwa i pożyteczna. Słucham zatem. Ach, ciężki, ciężki krzyż zostawił mi wasz ojciec. Każde z was wzięło gotowe, a ja muszę myśleć za wszystkich. Interesy zostałam w opłakanym stanie, majątek bez kapitału i ciężary znaczne. Jakie? rzucił krótko. Konieczne długi wicia. Dawano mu tak mało, że utrzymać się nie mógł w rydze. Brał czterdzieści rubli miesięcznie. Cóż to znaczy przy tamtejszych wymaganiach? Rozważyliśmy to z nimi i przekonałam się po dokładnym rachunku, że bez 100 rubli miesięcznie uczyć się nie może. Droga nauka, zauważył. Cóż robić, nie mogę mu zwichnąć kariery dla tak niskich względów. Jakaż była cyfra długów? Ach, dużo 30 tysięcy rubli szepnęła nieśmiało. Zapłaciła matka? spytał, nie okazując żadnego wrażenia. W części zaledwie. Cały mój zapas zginął. Zostałam bez grosza. Ale to są tylko półśrodki, a tu trzeba stanowczego lekarstwa. Wicio musi się uczyć, dom trzeba prowadzić, gospodarstwo ulepszać. Krótko mówiąc, potrzebuje zaraz dziesięciu tysięcy rubli. Zatrzymała się i odetchnęła głęboko. spojrzała na swego słuchacza. Siedział pochylony, jak zwykle, patrząc w ziemię. Chłód ten jego, pełen cichej krytyki, doprowadzał ją zwykle do wybuchu niegdyś. Ale teraz czuła, że go potrzebuje. Reprezentował jej poświckie kapitały. Udaje się tedy do ciebie jako do głowy rodziny teraz o radę i pomoc. Podniósł oczy. O pomoc? Powtórzył z naciskiem. Tak, kochany synu. Jest to twój święty obowiązek. Ruszył brwiami. A jakież warunki pożyczki zagadną? Jak ci się zdaje? A żeby sprzedać ten kawał ziemi osobny w stronie Sandwilów? Żwirble? One nie są warte dziesięciu tysięcy, najwyżej dwa. Bój się Boga, tak mało? Nikt więcej nie da. Czy matka ma plenipotencję Witolda do sprzedaży? Mam kochane dziecko. On wierzy, że dla jego dobra życie bym dała. Na kiedyż potrzebne pieniądze? Choćby zaraz. Pomyślał chwilę. Mogą być jutro, jeżeli matka zgodzi się na moje warunki. Żądam przekazu tej ziemi na moje imię, kwitu z uiszczonej zapłaty i. Naturalnie, naturalnie potakiwała. I z polecenia Hanki wymagam zwrotu jej kapitału i pozwolenia na wyjazd za granicę. Była to wola ojca.